I ostatnią książką, z którą chciałbym się podzielić dzisiaj, jeżeli chodzi o tego rodzaju tematykę, to Oczami Jezusa Alana Amesa, kolejnego współczesnego mistyka, któremu Jezus objawia mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy dotyczących czy to swojego życia, czy w ogóle życia chrześcijańskiego. Szczególnie właśnie tę książkę polecam, bo ona opisuje różne fragmenty życia Pana Jezusa, które są napisane w pierwszej osobie, czyli tak jakby Jezus był narratorem. Tam oczywiście książka ma imprimatur, ocenę teologiczną kilku nawet biskupów. Jeden z nich tam na końcu pięknie napisał, że wierzy w to, że te historie opisane z życia Jezusa są prawdziwe. I myślę też, że jeśli mamy w sobie taką wiarę, to jak najbardziej dostrzeżemy w tym wiele spraw, o których piszą Ewangelie, chociaż oczywiście zawarte tutaj historie no, nie zostały spisane w Ewangeliach, ale no, niejako pięknie korespondują z tym przesłaniem, które znamy z Ewangelii. Pierwszy fragment, który chciałbym się podzielić, on mówi o śmierci pewnego człowieka, Rzymianina. I pozwólcie, że przeczytam go. Niektóre są krótsze, niektóre dłuższe, ale myślę, że warto, abyśmy się w nie słuchali. Dotarliśmy do domu spotkanej kobiety. W czasie drogi powiedziała mi, że ma na imię Judyta, ale oprócz tego nic nie powiedziała. Dom był przestronny, o wysokich ścianach. W drzwiach stały dwie służące, które pozdrowiły kobietę, a nam wskazały drogę do środka. Judyta rzekła: proszę, rozgośćcie się. Mój dom jest waszym domem. Zaprowadzono nas do dużego pokoju, gdzie moi uczniowie przekazali swoje rzeczy służącym, wszyscy z wyjątkiem Judasza, który nigdy nie odstępował swojej torby. Zawierała bowiem datki, które nam ofiarowano. Judyta wyszła z pokoju, a ja usłyszałem, jak zwraca się do służących w kuchni: przygotujcie najlepszy posiłek, na jaki nas stać, i podajcie najlepsze wino. Proszę, postarajcie się jak najlepiej, jak potraficie, bo mamy wyjątkowego gościa, a ja pragnę sprawić mu przyjemność. Jedna ze służących opowiedziała: wiesz przecież, że nie mamy za wiele jedzenia i że wkrótce będziesz musiała coś sprzedać, by zapłacić za żywność. Co mamy im dać? Mamy trochę chleba i trochę mleka, nie mamy już wina. Łagodnym, choć nieco zatroskanym tonem Judyta powiedziała: proszę dziecko, weź tę obrączkę i sprzedaj ją, a potem idź i kup najlepsze wino i najlepsze jedzenie, jakie uda ci się znaleźć. Przecież to jest twoja małżeńska obrączka, nie możesz jej sprzedać, powiedziała druga ze służących, wyraźnie zaskoczona. To tylko obrączka, powiedziała Judyta ze smutkiem w głosie. Miłość, którą darzę mojego męża i którą on ma dla mnie, wciąż trwa. No idź, sprzedaj ją i prędko wracaj z jedzeniem. Muszą być głodni. Judyto, zawołałem z dużego pokoju. W jednej chwili przybiegła do pokoju w towarzystwie dwóch jej służących. Tak, panie, powiedziała poddenerwowana. Judyto, zwróciłem się do niej ponownie, spoglądając na jej śliczną, łagodną twarz. Moi uczniowie i ja zjedliśmy dziś rano wspaniały posiłek, więc dziś wieczorem z radością zadowolimy się odrobiną chleba i mleka. Ale panie, zaczął mówić Judasz, ale gdy skończył, Piotr szturchnął go w bok. Jesteś pewien, panie Jezu? Powiedziała Judyta, trochę zmieszana. Musisz być bardzo głodny po całym dniu, który spędziłeś z ludźmi. Judyto, chleb i mleko w zupełności wystarczą i to w małej ilości. Czego raczej mi trzeba, to odpocząć. Może zechciałabyś pospacerować ze mną w tym pięknym ogrodzie, który widzieliśmy wchodząc do twojego domu? Obróciła się w stronę służących i rzekła: przynieście proszę chleb i mleko, tak jak pan prosi, ale mleko najpierw trochę podgrzejcie. Obie służące wróciły do kuchni. Chodźmy do ogrodu, powiedziałem, kierując się powoli w stronę drzwi. Poczułem w powietrzu wspaniały zapach kwiatów. Tak pachniało niczym perfumy, stworzenie mojego ojca. Judyto, wiem, że ci ciężko. Czy mogę ci pomóc? Spytałem. Nie, panie, nie zaprzątaj sobie mną głowy. Jest tylu innych, którzy potrzebują ciebie bardziej niż ja, odparła trochę zawstydzona. Przyszedłem po to, by pomóc każdemu. Każdy jest dla mnie ważny i żaden kłopot nie jest ani za mały, ani za duży. Pozwól, że ja zdecyduję, jaki jest twój, powiedziałem, uśmiechając się do niej łagodnie. Widziałem w niej wielu, którzy samych siebie srogo osądzali, którzy uważali siebie za niegodnych, podczas gdy tak często to oni byli najbardziej godni. Panie, odezwała się, gdy siadaliśmy na ławce. Mój mąż był dobrym człowiekiem. Był Rzymianinem i rzeczywiście czasem musiał żądać od ludzi tego, czego oni nie chcieli dać.
Był dobrym człowiekiem, Panie. Szczodrze dawał biednym z własnej kieszeni, nigdy nie odwracał się od człowieka w potrzebie i nigdy nie zatrzymywał dla siebie podatków, które nakładał Rzym. Gdy czasem ludzie nie mieli z czego zapłacić, płacił za nich. Był tak życzliwy, tak łagodny. Wydawało się, że zawsze wie, jak pomóc i co zrobić w trudnej sytuacji. W zeszłym roku, gdy szedł do Jerozolimy, został zabity przez uzbrojonych rabusiów. Później przyszli żołnierze i zemścili się na mieszkańcach za jego śmierć. A teraz ci sami ludzie, którym mój mąż Antoniusz pomagał, zwrócili się przeciwko mnie. Unikają mnie, czasem rzucają we mnie kamieniami. Nawet dzieci kpią ze mnie. Każdy w mieście uważa, że jestem zamożna, ale poza domem nie mam nic, bo mój mąż większość z tego, co miał, rozdał właśnie im. Nawet mój syn musiał przenieść się do domu mojej siostry, bo tamtejsze dzieci biją go. Rozpłakała się na myśl o swoim mężu i synu. Panie, mam już tylko dwie przyjaciółki, moje dwie lojalne służące, ale nawet nimi poniewierają. Nie wiem, jak długo zechcą tu jeszcze zostać. Judyto, powiedziałem, obejmując ją ramieniem. Bywa tak, że gdy wiedzie się uczciwe życie, wydarza się tyle złych rzeczy i człowiek zastanawia się, dlaczego. Jest tak dlatego, że ty jesteś dobra, a zło chce ciebie zniszczyć. Atakuje ono twoją rodzinę, przyjaciół i ciebie samą. Zło bowiem zrobi wszystko, aby zatrzymać dobro. Czasami zło działa w ludziach tak, że oni tego nie dostrzegają. Stają się zazdrośni, złośliwi i pełni gniewu. Zapominają o pomocy, której im udzieliłaś, bo serca ich ociemniały od grzechu. Twój mąż z pewnością był dobrym człowiekiem i w tobie widzę łagodną, życzliwą, kochającą duszę. Tacy wszyscy powinni być. Dzielę także twój ból, który odczuwasz z powodu utraty męża, z powodu tego, że syn twój musiał wyjechać i z powodu tego, jak jesteś traktowana. Nie dozwól jednak, by to cię zmieniło. Pozostań sobą, piękną wewnętrznie. Strzeż tego piękna, a znajdziesz wieczny pokój w niebie. A co z moim mężem? Nie był Żydem. Czy niebo będzie przed nim zamknięte? Płakała. Dobry człowiek zawsze zostaje przyjęty w niebie, czy to Żyd, czy poganin. Twój mąż dzielił się ze wszystkimi tą miłością, którą miał w sercu, miłością, której wielu Żydów nie ma. Jego dobre serce było darem od Boga, darem, którego nie zmarnował, jak czyni to wielu. Tak, był Rzymianinem. To prawda, że nie znał Jahwe, ale żył tak, jak Bóg pragnie, by ludzie żyli. Żył w miłości, miłości do Boga i do stworzenia. Spójrz na ogród, który zasadził, jest tak piękny. Czyż nie powiedział do ciebie, patrząc na piękno świata, na te kwiaty, myślę, że musi istnieć Bóg, który to wszystko stworzył i który nas kocha, bo inaczej po cóż chciałby sprawiać nam taką radość? Widzisz więc, twój mąż poznał Boga. Judyta za nie mówiła. Gdy ochłonęła, spytała, skąd wiesz, że mój mąż tak powiedział? Gdy to mówił, byłam przy nim tylko ja. Po prostu wiem, odpowiedziałem. Wiem też, że życie twoje odmieni się. Spojrzała na mnie, zastanawiając się, co mam na myśli. No właśnie, to jest taki fragment, w którym mogliśmy się dowiedzieć o śmierci dobrego Rzymianina. Oczywiście poganina, człowieka, który jako Rzymianin nie miał prawa wyznawać tej wiary, którą wyznawali Żydzi w Boga Jahwe. Ale żyło wiele lepiej niż niejeden Żyd. Żył miłością, współczuciem, łagodnością w stosunku do ludzi. Jezus zapewnia Judytę, że taki człowiek będzie z nim kiedyś w niebie. Dlaczego uważam, że ten fragment jest ważny? Ponieważ czasami nachodzi nas pokusa pewnej wyższości, że no właśnie, jestem katolikiem, na pewno pójdę do nieba. A ci wszyscy inni, muzułmanie, Żydzi, poganie i tak dalej, że oni to już są skazani na piekło. Nie bądźmy tego tacy pewni. Przede wszystkim nie wiemy, w jaki sposób Bóg objawia się ludziom. Bo może być tak, że On działa w ludzkim sercu, w ludzkiej duszy tak, że człowiek ma przeczucie Jego istnienia, pomimo że jest w jakiejś innej wierze, z różnych przyczyn. Na przykład jako muzułmanin wie, że gdyby się ochrzcił, gdyby poznał Boga i publicznie wyznał wiarę w Niego, to wtedy jego i najbliższych spotkałaby straszna śmierć. Nie każdy jest w stanie się na coś takiego porwać, ale w sercu gdzieś rozpoznał Boga.
A przede wszystkim właśnie liczy się, czy ktoś żyje w zgodzie z tym wewnętrznym przeczuciem, że trzeba być dobrym, że nie wolno kogoś krzywdzić, że nie wolno kraść, że trzeba wspierać osoby będące w potrzebie. Taki był ten Rzymianin. A więc to, co też czytaliśmy na naszej wcześniejszej konferencji u Alicji Lęczewskiej, miłość, miłość i jeszcze raz miłość. To jest pierwsza zasada, od której zależy nasze spotkanie z Bogiem. A więc myślę, taki bardzo ciekawy, pocieszający fragment. Być może właśnie też myślimy tutaj o tych, którzy już nie żyją, a może odeszli od Pana Boga, może Go nigdy nie poznali. Zawsze jest nadzieja na to, co dzieje się w ich życiu. Kolejny fragment. On mówi o pogodzeniu się ze śmiercią bliskiej osoby. Myślę, że to jest szczególnie ważne w przypadkach, kiedy ktoś obwinia się o śmierć kogoś bliskiego. Więc 386 strona. No właśnie. Skinąłem na moich uczniów, abyśmy skierowali się do wyjścia. Gdy opuszczaliśmy synagogę, ruszył za nami mężczyzna, który rozpoznał mnie wcześniej. Na zewnątrz podszedł do mnie i powiedział: wiedziałem, że to musisz być ty. Gdy widziałem cię w Galilei przed rokiem, wygłosiłeś równie piękne kazanie, jak to przed chwilą. Przyjacielu, ja także cię poznałem, odparłem z uśmiechem. Nigdy nie sądziłem, że trafisz do naszej synagogi. To prawdziwa niespodzianka. Starzec, z którym rozmawiałeś, naprawdę potrzebował twojej pomocy. Od wielu lat był nieszczęśliwy i więcej czasu spędzał poza domem niż w nim, powiedział. Odpowiedziałem z miłością. Dziś rozpoczął nowe życie. Widziałem, jaką radość zaniesie starszy mężczyzna każdemu, kogo napotka, w przeciwieństwie do smutku, jaki niósł dotąd. Panie, zaczął z wahaniem. Zastanawiam się, czy także mógłbym cię o coś prosić. Oczywiście, przyjacielu. Jestem tu dla wszystkich i od nikogo się nie odwrócę, powiedziałem łagodnie. Wówczas wtrącił się Piotr. Panie, pójdziemy do domu, w którym Judasz znalazł dla nas nocleg. Okazało się, że on jest tuż przy następnej przecznicy. Poczekamy tam na ciebie. Dobrze, Piotrze, dziękuję. To miło z twojej strony, odparłem, a Piotr zaczerwienił się, słysząc moją pochwałę. To nic takiego, panie, odpowiedział cicho, a potem odwrócił się i dołączył do pozostałych. Widziałem serce Piotra i wiedziałem, że zrozumiał, iż człowiek ten chciał być ze mną sam. Dlatego postanowił mu to umożliwić. Mój przyjaciel Piotr, człowiek kierujący się miłością. Podszedłem do mężczyzny, który pragnął ze mną rozmawiać i usiadłem obok. Panie, chodzi o moją córkę, zaczął. Przez całe życie była niewidoma, a 3 dni temu wpadła pod końskie kopyta. Boję się, że umrze. Jego głos świadczył o cierpieniu. To moja wina, panie. Powinienem był jej strzec. Spuściłem ją jednak z oka na chwilę, gdy kupowałem jedzenie. Jej matka zmarła podczas porodu, dlatego teraz do mnie należy opieka nad córką. Czasem, gdy chcę iść do synagogi, zajmuje się nią babcia. Przyprowadziłem ją do ciebie w Galilei, ale nie wyzdrowiała. Rozumiem, dlaczego tak się stało i akceptuję to, ale błagam, nie pozwól jej umrzeć. Nie wiem, jak będę dalej żył. Mężczyzna starał się powstrzymać łzy, lecz głos mu drżał. Dodał jeszcze. Nie mam wiele, panie, oddam ci wszystko, jeśli uleczysz moją córkę. Zostanę twoim niewolnikiem, jeżeli tylko tego zechcesz. Tylko ocal ją, panie, proszę. Ma zaledwie 3 lata. Wszystko, co do mnie należy, będzie twoje. Błagam, ona jest taka niewinna. Schował twarz w dłoniach i zaczął płakać. Kiedy pochyliłem się ku niemu i objąłem go ramieniem, zauważyłem Jana i Jakuba, którzy stali nieco dalej, przekonani, że ich nie widzę. Zabierz mnie do swojego domu, przyjacielu. Oczywiście, że ci pomogę, powiedziałem. Zrobisz to? Zaniósł się płaczem. Zrobisz? Jak najbardziej. Chodźmy do twojego dziecka, odpowiedziałem. Gdy szliśmy w stronę domu mężczyzny, ten nie mówił za wiele. Był zajęty odmawianiem w myślach modlitwą o to, by Bóg dotknął jego córki i ją uleczył. To mój dom, powiedział, kiedy dotarliśmy do niewielkiego, lecz zadbanego domostwa. Córka jest w środku razem z babcią. Wejdźmy, powiedział i skinął na mnie. Kiedy wszedłem do środka, ujrzałem starszą kobietę, która podniosła wzrok na mężczyznę i lekko potrząsnęła głową. Następnie odwróciła się w stronę dziewczynki i pogłaskała ją po głowie. Obawiam się, że niedługo umrze, synu, powiedziała ze smutkiem.
gdyby tylko było nas stać na lekarza, gdyby tylko nasi sąsiedzi zgodzili się nam pomóc. Dlaczego ludzie są tacy nieczuli? Wiedziałem, że sąsiedzi nie chcieli ich wesprzeć, ponieważ uważali, że pożyczone pieniądze nigdy nie zostaną zwrócone. Tak biednej rodziny nie było stać na spłacenie długów. Jakie to smutne, że pieniądze były ważniejsze od ludzkiego życia. Cicho, mamo, nie obwiniaj ich. Mają własne rodziny, o które muszą się troszczyć, powiedział spokojnie mężczyzna. Popatrz, to Jezus z Nazaretu, który przyszedł do Ester. On ją uleczy. Zrobisz to, Panie, prawda? Zapytał i spojrzał na mnie z nadzieją w oczach. Twoja córka została uzdrowiona, powiedziałem i uśmiechnąłem się, patrząc, jak dziecko wybudza się ze snu. Tato, tato, zawołała, a ojciec pospiesznie podszedł do łóżeczka. Równocześnie przytulał ją, całował i do niej mówił. Moja mała Ester, szlochał, nie puszczając dziecka z objęć. Babcia dziewczynki kiwała się w przód i w tył, płacząc i wołając. Niech pochwalony będzie Bóg Izraela, który dziś zawitał w naszym domu. Wówczas dziewczynka odezwała się. Kim jest ten miły człowiek, który tu stoi? Ona widzi, krzyknął jej ojciec. Dziękuję ci, Jezu, dziękuję. Dom zaczął wypełniać się ludźmi. Sąsiedzi mężczyzny nie mogli uwierzyć własnym oczom. Jezus uzdrowił moją Ester, powiedział do tych, którzy stali na tyle blisko, by go usłyszeć, podczas gdy staruszka wciąż powtarzała w kółko. Niech pochwalony będzie Bóg Izraela, który dziś zawitał w naszym domu. Ani na chwilę nie spuszczała przy tym ze mnie oka. Mężczyzna znów odwrócił się do córki i uśmiechnął, a łzy płynęły mu po policzkach. Ester, wiesz, że tatuś cię kocha i zawsze będzie kochał. Muszę jednak na pewien czas cię zostawić, ponieważ obiecałem Jezusowi, że będę jego sługą, jeśli cię uzdrowi. Tatusiu, nie idź nigdzie, rozpłakała się Ester. Nie zostawij mnie samej. Spokojnie, dziecko, babcia będzie z tobą. Mam dług wobec Jezusa, a dla ciebie, córeczko, oddałbym wszystko. Staruszka tuliła ich oboje, mówiąc, wszystko będzie dobrze. Dług to dług, musi zostać spłacony. Zajmę się tobą, Ester, dopóki twój tata nie wróci do domu. Zebrani czekali w milczeniu, a ja powiedziałem, nie masz wobec mnie żadnego długu, przyjacielu, poza długiem braterskiej miłości. Zajmij się rodziną i wiedz, że Bóg słyszał twoje płynące z głębi serca modlitwy i wysłuchał ich. Wszyscy troje spojrzeli na mnie, mężczyzna padł przede mną na twarz i całował moje stopy. Ale obiecałem ci wszystko, co mam, zdziwił się. Dostałem od ciebie już wszystko, czego potrzebuję, dzięki twojej miłości do Boga i silnej wierze, odpowiedziałem, a następnie pochyliłem się, by pomóc mu wstać. Jakże chciałbym, żeby twoi sąsiedzi mieli w sobie tyle miłości, powiedziałem i rozejrzałem się wokoło. Miłość to największy skarb w życiu. Jaka szkoda, że wielu o niej zapomina, myśląc tylko o sobie. Zgromadzeni spuścili wzrok i zaczęli nerwowo szurać nogami. Ja mogę pomóc, zaoferował młody człowiek, który wyglądał na całkiem zamożnego. Od jutra możesz dla mnie pracować. Ja także pomogę. Pozwól, że zrobię dla ciebie kilka mebli, odezwał się dobrze zbudowany mężczyzna. A ja ugotuję coś od czasu do czasu, powiedziała jedna z kobiet. Znajdę nieco ubrań dla twojej córki, dodała inna. Wkrótce każdy z nich szczerze proponował pomoc. Uzdrowienie dziecka otworzyło ich serca, a moja miłość zmiękczyła je i sprawiła, że stały się takie, jakimi jest stworzone. Mężczyzna promieniał szczęściem. Jakże ci się odwdzięczę, panie? Spytał. Godząc się z przeszłością i przyjmując do wiadomości, odparłem, że to nie ty byłeś winien śmierci swojej żony. Nie ty doprowadziłeś do zakażenia. Umarła, bo nadszedł jej czas. Zapomnij o przeszłości i żyj szczęśliwie z córką i matką oraz nową rodziną, jaką stali się dla ciebie sąsiedzi, powiedziałem. No właśnie. Bardzo, myślę, ciekawy fragment, bo on dotyczy może takich sytuacji, z którymi się spotkaliśmy, czy to w rodzinie, czy może w sąsiedztwie, albo w dalszej rodzinie, że ktoś się obwinia o śmierć kogoś bliskiego. Ja na przykład dość często się z czymś takim spotykam, kiedy na przykład przychodzi na rozmowę kobieta, której dziecko na przykład umarło przy narodzinach, albo w jakimś późniejszym etapie, miało parę miesięcy, może roczek. Taka kobieta wmawia sobie, że to ona przyczyniła się do tego, że to dziecko nie przeżyło. No diabeł podsuwa rozmaite wówczas pokusy, na przykład, że, no nie wiem, źle się odżywiałaś w czasie ciąży, albo że
uprawiałaś jakiś sport, który tobie zaszkodził, no albo że no może coś innego jeszcze tam zaniedbałaś. No wymyśla rozmaite rzeczy tylko po to, żeby wprowadzić człowieka w jakieś sztuczne poczucie winy. I wtedy człowiek obwinia się za śmierć drugiego człowieka. Szczególnie ciężka, trudna sprawa, jeżeli to jest ktoś tak bliski jak dziecko w stosunku do własnej matki. A więc Pan Jezus mówi, że są takie sytuacje, kiedy to jest pokusa. Nie ty jesteś winien śmierci swojej żony, swojego dziecka. Nie ty doprowadziłeś do jej śmierci, do zakażenia. Umarła, bo nadszedł jej czas. I w takich sytuacjach, kiedy nie jesteśmy w stanie poznać tej prawdy, czy to był ten moment śmierci przewidziany przez Boga, czy to była nasza wina, trzeba po prostu oddać tę sprawę Panu Bogu, ufając, że no, stała się wola Boża w jakiś sposób. No, nikt nie chciał celowo uśmiercić kogoś bliskiego. No, jeżeli miał w sobie taką intencję, że chciał kogoś zabić, no to sprawa jest jasna. A jeżeli no, nie miał takiej intencji, po prostu trzeba to oddać Panu Bogu i nie wnikać. Nie wnikać, nie dręczyć siebie, bo to, na czym zależało Jezusowi najbardziej, to, żeby on żył w miłości. W miłości do swoich bliskich, do swojego dziecka, do tych, których zostawił tutaj na ziemi. Że żadne wydarzenie naszego życia nie może strącać z naszego oczu, serca, tego nadrzędnego celu, jakim jest kochać Pana Boga i kochać innych ludzi. Tak właśnie Jezus traktuje sprawę osób, które obwiniają się o śmierć bliskiej osoby. Jak Jezus widzi grzech zabójstwa? Kolejny fragment, którym warto się podzielić. W synagodze panowała cisza. W środku tylko kilku ludzi modliło się lub czytało Pismo Święte. Gdy usiadłem i otworzyłem serce przed Ojcem w niebiosach, usłyszałem i poczułem wszystkie modlitwy odmawiane w synagodze w tym momencie. Zobaczyłem miłość, nadzieję, rozpacz i prośby o przebaczenie. W ciemnej świątyni oświetlonej tylko przez kilka lamp i świeczek dojrzałem pochylonego mężczyznę, który kołysał się w przód i w tył. Wydawało się, że jest tak pochłonięty modlitwą, że nie zwraca uwagi na nikogo innego. Prosił Boga o wybaczenie i pomoc. Podszedłem i usiadłem obok niego, po czym łagodnie go pouczyłem. Przyjacielu, Bóg wybacza ci i pragnie pomóc. Człowiek przestał się kołysać i popatrzył na mnie zaskoczony. Co masz na myśli? Skąd wiesz, o co prosiłem? Czasem zastanawiamy się, czy warto dalej żyć. Bywa, że ludzie patrzą na popełnione przez siebie błędy i zastanawiają się, jak mogłem to zrobić, jak mogłem tak zgrzeszyć. Wówczas wątpią, czy ich życie jest coś warte, skoro obrazili Boga. Powiedziałem do niego spokojnie. Skąd wiesz tak wiele o mnie? Zapytał zdziwiony. Wyjdźmy na zewnątrz, żeby porozmawiać, zaproponowałem i podniosłem się, żeby wyjść ze świątyni. Gdy z podążającym za mną człowiekiem przechodziłem koło Piotra, ten spojrzał na mnie, jakby chciał zapytać, czy wszystko w porządku? Skinąłem mu głową i uśmiechnąłem się, więc pozostał na swoim miejscu. Na zewnątrz mężczyzna podszedł do mnie i zapytał, skąd wiesz, o czym myślę? Odpowiedziałem mu, przyjacielu, widziałem twoje serce. Wiem, jak zgrzeszyłeś i jak żałowałeś swoich postępków, a także i o tym, że obiecałeś już więcej tego nie powtórzyć. Widzę przed sobą człowieka napojonego winem, człowieka, który kocha wino i nie potrafi się od niego uwolnić, który zarazem pragnie być wolny i jest świadom grzechów popełnionych w stanie upojenia. Człowieka, który jest zły sam na siebie za to, że pod wpływem alkoholu jest agresywny i obraża innych, który uważa każdą kobietę za przedmiot, który można wykorzystać, nawet własne córki, który zmusza żonę do najgorszych czynów. Człowiek ten spłodził dziecko z własną córką, a później chciał je zabić, ponieważ przypominało mu o popełnionym grzechu. Córka odmówiła, więc ojciec zbił ją, aby uśmiercić dziecko w jej łonie. Dziewczyna uciekła z domu, aby je uratować. Dopiero wówczas ojciec zdał sobie sprawę z popełnionych błędów, zaczął błagać Boga o wybaczenie i zapragnął, żeby jego córka wróciła do domu. Przerwałem na chwilę, aby spojrzeć na mężczyznę, który nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. Zrobił się czerwony na twarzy ze wstydu. Ja, wyjąkał. Nie mógł wydusić z siebie słowa, więc kontynuowałem. Wejrzałem w twoje serce i wiem, że jesteś grzesznikiem. Jesteś słaby i dałeś się omotać złu. Owszem,
Działałeś pod wpływem alkoholu, który wyzwala w tobie wszystko, co najgorsze. Obraziłeś Boga i człowieka. Aby spełnić swoje zachcianki, potraktowałeś źle wielu ludzi. Tak było. Mężczyzna rozpłakał się i upadł na kolana. Bóg nigdy mi nie wybaczy. Jak mógłby wybaczyć to, co zrobiłem? Po co mam dalej żyć? Moja córka, moja biedna córka, Boże, wybacz mi. Bóg wybaczy ci, gdyż Jego miłosierdzie jest nieskończone. Wybaczy ci każdy grzech, jeśli tylko twoja skrucha jest szczera i wypływa z miłości. Masz teraz szansę, by odpokutować za swe podstępki i zmienić się. Od ciebie zależy, jak będzie wyglądało twoje dalsze życie. Prosisz Boga o wybaczenie, szczerze żałując tego, że skrzywdziłeś innych. To tylko początek. Teraz musisz odmienić swoje życie. Aby odpokutować, codziennie kieruj się miłością. Nie pij więcej. Nie grzesz. Żyj w zgodzie z boskimi przykazaniami. Proś o przebaczenie tych, których skrzywdziłeś. Przekonaj ich, że naprawdę żałujesz i nigdy już ich więcej nie skrzywdzisz. Codziennie przyglądaj się samemu sobie, swoim słabościom i grzechom i proś Boga o siłę, aby przezwyciężyć je dzięki Jego miłości, dodałem. Mężczyzna płakał jeszcze bardziej rozpaczliwie. Jak mogę prosić córkę o wybaczenie? Odeszła i nie wiem, gdzie jest. Łzy ciekły mu po policzkach, a z ust poleciała ślina. Co mogę zrobić? Twoja córka i jej dziecko, twoje dziecko, spoczywają teraz w pokoju. Przekroczyli próg prowadzący do wiecznego szczęścia z Bogiem, powiedziałem ze smutkiem. Nie żyją? Krzyknął. Nie żyją? Tak, przyjacielu. Niestety tak, odpowiedziałem. O nie, nie, Boże, przebacz mi, powiedział, upadłszy na ziemię. Co ja zrobiłem? Co zrobiłem? Położyłem dłoń na jego ramieniu. Bóg wybacza ci. A teraz żyj przykładnie i zatroszcz się z miłością o resztę rodziny. Moja córka, powtarzał zrozpaczony. Twoja córka jest teraz spokojna i wybaczyła ci. Przyjmij przebaczenie od niej i od Boga. Niech twoje życie będzie odtąd pokutą za popełnione grzechy. Jak mogę żyć? Jak mogę po tym, co zrobiłem? Moja piękna córka, Boże, wybacz mi, błagał. Bóg już ci wybaczył. Chcę jedynie, abyś odtąd był dobry i kierował się miłością, pouczyłem go. Wciąż płakał, gdy przybiegła do niego żona z drugą córką. Co się stało? Zapytała, podnosząc go z ziemi. Nasza córka nie żyje, jej dziecko też, wyszlochał w odpowiedzi. Kobieta omal nie zemdlała, po czym obie razem z córką zaczęły również płakać. Za życia traktowaliście ją źle, a gdy umarła, tęsknicie za nią. Dla jej dobra, a także i swojego, żyjcie odtąd przykładnie. Nie popełniajcie tych samych błędów. Żałujcie za grzechy i przyjmijcie boskie przebaczenie, powiedziałem. Nie mogę, zabiłem ją, krzyknął mężczyzna, po czym wyciągnął nóż i przystawił sobie do serca. Muszę zapłacić za to, co zrobiłem. Nie, mężu, nie rób tego, kocham cię, krzyknęła żona. Ojcze, nie rób tego, prosiła córka, ja też cię kocham. Mężczyzna przestał na chwilę płakać i ze zdecydowaniem malującym się na twarzy powtórzył, muszę zapłacić za grzech. Nim zdążył wbić nóż w ciało, spojrzałem mu w oczy, mówiąc, w ten sposób nie zapłacisz za wyrządzone zło, a tylko zwiększysz ból tych, których już skrzywdziłeś. Człowiek opuścił rękę z nożem i spojrzał na córkę i żonę, które płakały i błagały go, by ich nie zostawiał. Masz rację, zauważył. Przez to będą cierpiały jeszcze bardziej. Odłożył nóż. Wiem, co muszę zrobić. Przez resztę życia będę zajmował się opuszczonymi dziećmi. W każdym z nich będę widział moją córkę i jej dziecko. Od dzisiaj obiecuję nie wypić ani kropli. Będę przestrzegał boskich przykazań, a wszystkie moje wyrzeczenia będą ofiarowaną Bogu praktyką. Zwrócił się do żony i córki. Tak mi przykro. Wybaczcie mi. Kobiety objęły go. Troje ludzi siedziało razem przez jakiś czas płacząc. Dotrzymaj obietnicy, a uratujesz duszę, powiedziałem do mężczyzny. Tak zrobię, przysięgam, tak zrobię, powtarzam. Wejrzałem w jego serce i zobaczyłem, że naprawdę tak będzie. Wówczas z synagogi wyszło kilku moich przyjaciół. Zdziwili się, widząc rozgrywającą się przed oczami scenę. Odwróciłem się do nich i powiedziałem, jutro opuścimy to miasto, uzdrowiliśmy już wszystkich. Następnie udaliśmy się nad jezioro, zostawiając za sobą pogrążoną w żałobie rodzinę, którą czekała nowa, inna przyszłość. A więc kolejny, myślę, bardzo ciekawy fragment, w którym Jezus pokazuje,
że Boże miłosierdzie jest ponad największe grzechy, jakie może popełnić człowiek. Tutaj mamy konkretny przykład człowieka, który zgrzeszył grzechem kazirodztwa, później chciał zabić to dziecko, swoją córkę, w sumie rzeczywiście tak zrobił. I na koniec jeszcze chciał targnąć się na swoje własne życie. Oczywiście jeszcze wcześniejsza przyczyna tych jego błędów to nieopanowany charakter, nad którym w ogóle nie pracował. To wszystko było potęgowane nadużywaniem alkoholu, wina i wielka, wielka agresja w stosunku do innych ludzi, wielki gniew. Być może właśnie niektórzy z nas mają przeświadczenie, że też mają bardzo, bardzo ciężkie grzechy, których żałują. I tutaj Jezus wielokrotnie powtarzał temu mężczyźnie: przyjmij to Boże przebaczenie, przyjmij Boże przebaczenie, nie grzesz więcej. Może to wszystko zostać odmienione. Bóg wybacza ci wszystko, niebo jest cały czas dla ciebie otwarte. Póki żyjesz, masz szansę się zbawić. Nigdy nie jest tak, żeby Bóg odwrócił się od człowieka. Dopóki człowiek szczerze żałuje za grzechy, przeprasza Boga, ma szansę zbawić siebie swoją duszę. No myślę, że z takim przesłaniem, z takim orędziem Bożej miłości to do niejednego człowieka mamy obowiązek pójść i właśnie o tym go przekonać. Kolejny fragment jest zapowiedzią dobrej śmierci człowieka głęboko wierzącego. Ale tutaj już nie będę czytał całego kontekstu, tylko konkretnej wymiany zdań, które rozgrywają się między Jezusem a pewnym starszym człowiekiem, do którego podchodzi Jezus. Podszedłem do starszego człowieka. Panie, jestem taki szczęśliwy, że mógłbym teraz umrzeć. Jestem w niebie, powiedział. Odpowiedziałem do niego. Jezu, przyjacielu, twój czas jeszcze nie nadszedł. Stanie się to, gdy twoi synowie wrócą już do domu. Wówczas będziecie mogli razem świętować twój powrót do Boga, rzekłem, widząc całą rodzinę zebraną wokół niego w dniu śmierci oraz to, że nie będą wówczas wcale smutni, ale radośni. I o czym jest ten fragment? On właściwie mówi o tym, że są pewne momenty w naszym życiu, że czujemy się spełnieni, wypełnieni, jak tutaj ten starszy mężczyzna, który jeszcze widząc wielkie cuda, które się rozgrywały na jego oczach, no jest przekonany: Boże, doświadczyłem już wszystkiego, zabierz moją duszę do siebie. A Jezus mówi: to nie do człowieka należy decydować w momencie śmierci. Twój czas jeszcze nie nadszedł. W tym przypadku Jezus wprost zapowiedział, że twoim czasem odejścia do Boga będzie moment, w którym twoi synowie powrócą do domu. I wtedy będziecie mogli świętować twój powrót do Boga, widząc całą rodzinę zebraną wokół niego w dniu śmierci oraz to, że nie będą wówczas wcale smutni, ale radośni. A więc Bóg niejako tak reżyseruje nasze życie, żeby z jednej strony umożliwić całej rodzinie, aby mogła być przy takich ważnych momentach przy sobie, a z drugiej strony, żeby jednak wypełnił się jakiś Boży plan. I tu właśnie, kiedy czytałem ten fragment, przypomniała mi się historia, którą powiedział mój znajomy kapłan, ksiądz, przyjaciel, który został niedawno wezwany ze swojej misji, gdzie pracuje we Włoszech, do Polski, ponieważ umarła mu matka. A to akurat było w czasie, kiedy ten COVID akurat tam szalał we Włoszech i praktycznie z godziny na godzinę były ograniczane kolejne możliwości dostania się poza Włochy, do Polski. A więc i samoloty, i możliwości transportu samochodowego, to wszystko było bardzo krojone. Ale akurat tak się jakoś złożyło szczęśliwym zbiegiem okoliczności, że uruchomiono jakiś dodatkowy lot, że ten ksiądz mógł wylecieć do Polski, rzeczywiście spotkać się, właściwie już pożegnać z tą matką, która zmarła, czy była umierająca, właściwie tego to nie pamiętam, czy jeszcze ona była umierająca. No i doczekał do dnia jej pogrzebu. No i jeszcze miał ojca. Matka miała chyba 90 kilka lat, ojciec 3 lata starszy. I on też chyba prawdopodobnie był zarażony tym COVID-em. No i rodzina mówiła, że ojciec też możliwe, że
że niedługo umrze, no ale co mamy robić? Czy będziesz w stanie przyjechać? Tym bardziej, że on jako kapłan to no, chciał nie tylko być na tym pogrzebie, ale ten pogrzeb prowadzić, odprowadzić ojca i matka do życia wiecznego. I on mówi, no to już trzeba oddać Panu Bogu. No teraz się udało, że był taki samolot, no nie wiemy, jak długo tata będzie żył, no ale zobaczymy. No i w tym samym dniu, w którym był pogrzeb, no okazało się, że wieczorem zmarł jego tata, także dobrze, że nie wyjechał, że był na miejscu. Przedłużył jeszcze o 2 dni swój pobyt, pochował swojego ojca i znowu udało się, że pojawił się jakiś transport, znowu jakiś samolot do Włoch, mógł się nim z powrotem wrócić. No i mówi, że no, gdyby to się wydarzyło kilka dni później, to już nie mógłby przyjechać na pogrzeb swojego ojca. I on mówi, jak Pan Bóg nieraz współpracuje właśnie przy tym, żeby ci najbliżsi, ukochani mogli być przy śmierci bliskiej osoby, to też jest sprawa wymodlona. Łaska dobrej śmierci, w tym przypadku rodzice kapłana, a więc na pewno wielka zasługa w oczach Bożych. I Bóg zatroszczył się, żeby ich syn kapłan mógł być obecny na pogrzebie, mógł poprowadzić swoich rodziców do grobu. No więc właśnie, jak Bóg troszczy się nawet o taką dobrą atmosferę pogrzebu, jeżeli jest to taka Boża rodzina. Jak wygląda śmierć człowieka kochającego Boga? To kolejny, przedostatni fragment. Troszkę dłuższy, ale myślę, że ciekawy. Dlatego pozwolę go sobie przeczytać w całości. Do której mamy ten czas? Bo tak nie ufam już zegarkowi. Do 18, tak? O, akurat. Gdy wstałem następnego ranka, czułem w sobie dość siły na podjęcie trudów nadchodzącego dnia. Wiedziałem, że to będzie ciężki dzień. Moi uczniowie zjedli już obfite śniadanie. Wyglądało na to, że Judasz nigdy nie zaspokoi swojego apetytu. Już zjadłem kawałek chleba i niczego więcej nie potrzebowałem. Naraz Judasz z ustami pełnymi jedzenia powiedział: Jezusie, nie zjadłeś zbyt dużo, będziesz później głodny, ostrzegał mnie. Najadłem się już, odparłem, lecz zanim skończyłem mówić, Judasz zdążył mi przerwać, a gdy mówił, opluł mnie kawałkami jedzenia ze swoich ust. Teraz tak ci się zdaje, ale zaczekaj trochę. Włożył sobie jeszcze więcej jedzenia do ust i napił się wody. Ja zawsze pilnuję, żeby się najeść. Ile w tych słowach prawdy, pomyślałem, i jest tak nawet kosztem innych. Po posiłku udaliśmy się do pobliskiej studni, aby się umyć. Były tam 2 kobiety z pobliskiego gospodarstwa. Gdy podeszliśmy do nich, jedna z nich, młoda dziewczyna, powiedziała: Czy mogę wam pomóc? Proszę, pozwólcie mi nabrać dla was wody. Wzięła nasze pojemniki i zaczęła je napełniać wodą. Dziękuję ci za twoją życzliwość, powiedziałem, odbierając od niej pojemnik. Tak, dziękujemy, mówili moi uczniowie, gdy każdy z nich odbierał od niej swoje naczynie. Dokąd podróżujecie? Spytała druga kobieta. Do Jerozolimy, odparł Piotr. To długa droga, powiedziała młoda kobieta, która dała nam wodę. Zajmie wam jakiś czas. Nie ma znaczenia, jak długo będziemy podróżować, powiedziałem. Tyle możemy dobrego zrobić po drodze. Starsza kobieta spojrzała na mnie, mówiąc: Jeśli nic was nie goni, może zaszlibyście do naszego gospodarstwa? Byłaby tam dla was praca. Ojciec jest już stary i nasz brat sam nie daje rady. Już jest spóźniony z zasiewem, nawet przy naszej pomocy. Dalibyśmy wam jedzenie i zapłacilibyśmy wam, zaproponowała. Odezwał się Piotr. Chcielibyśmy pomóc, ale musimy iść do Jerozolimy. Ale to zajęłoby wam zaledwie 2 lub 3 dni, może nawet mniej, gdybyście wszyscy pomogli, powiedziała młodsza z kobiet błagalnym głosem. Sądzę, że możemy się tu zatrzymać, powiedziałem, ale tylko na 2 dni i nie dłużej, bo mamy wiele do zrobienia. Dziękujemy ci, mówiły naraz obydwie kobiety, wyraźnie uszczęśliwione. Wróćcie po wasze rzeczy i idźcie za nami, powiedziała starsza. Wróciliśmy na miejsce naszego postoju. W czasie drogi Piotr spytał: Czy to mądre panie? Piotrze, oni potrzebują naszej pomocy. Nie wolno nam nikomu odmawiać pomocy, odpowiedziałem. Tak, panie, powiedział posłusznie Piotr. Zebrawszy nasze rzeczy, wróciliśmy do kobiet. Gdy dotarliśmy na miejsce, właśnie rozmawiały. Starsza z nich zwróciła się do nas słowami:
Dobrze będzie mieć towarzystwo. Nie widujemy zbyt wielu ludzi w naszym gospodarstwie, bo wciąż jesteśmy zajęte pracą. Tak, przytaknęła młodsza kobieta, nawet do miasta nie chodzimy za często. Jakub podszedł do młodszej z kobiet, która była mniej więcej w jego wieku. Wyglądasz na osobę, która ciężko pracuje. Czasem jednak dobrze jest trochę odpocząć, bo jeśli się tylko pracuje, życie może stać się ciężarem, powiedział. Uśmiechnąłem się, bo zobaczyłem w Jakubie człowieka, który zaczynał rozumieć prawdziwy sens życia. Dziewczyna zareagowała na słowa Jakuba uśmiechem. Łatwo powiedzieć, ale gdy ma się schorowanego ojca, brata kalekę, który niewiele może zrobić, życie bywa ciężarem. Jakub zaczerwienił się, nie wiedząc, co powiedzieć. Nie bądź zmieszany, życie nie jest łatwe, powiedziała bez wyrzutu starsza kobieta i zaczęła prowadzić nas do gospodarstwa. Szliśmy w milczeniu. Jakub zdawał się zbyt przejęty, by ponownie odezwać się po poprzedniej rozmowie. Pomódlmy się, powiedziałem, po czym wszyscy rozpoczęliśmy modlitwę do Ojca. Do modlitwy włączyły się nawet kobiety. Po skończonej modlitwie dziewczyna spytała Jakuba. Jesteście świętymi? Nasz Pan jest, odparł, spoglądając w moją stronę. My staramy się zostać świętymi. Skąd zatem przybywacie? Z jednej z tych wielkich synagog? Spytała. Nie, powiedział Jakub. Pochodzimy z różnych stron i odwiedzamy wiele różnych synagog. Nasz Pan jest rabbim, rzekł z dumą. Rabbi, powiedziała starsza kobieta, może pomodli się z moim ojcem i bratem. Już dawno nie widzieliśmy żadnego rabbiego. Choroba ojca i kalectwo Michała, mojego brata, nie pozwalają im chodzić do synagogi. Wiem, że bardzo lubią się modlić. Może później wszyscy się z nimi pomodlicie? Spytała. Oczywiście, że tak, powiedziałem. To będzie dla nas wielka radość. Gdy dotarliśmy na miejsce na spotkanie siostrom, wyszedł ich brat Michał. Szedł utykając. Wiedziałem, że obie jego nogi były chore od urodzenia, choć miał dość siły, by chodzić. Siostry, zawołał, prowadzicie gości, witajcie, witajcie, mówił pogodnie. Pomimo bólu zachowywał serce radosne i jasną duszę. Mam na imię Michał, pomogę ci nieść twoją torbę, powiedział, pochylając się, by ją podnieść. Dziękuję ci, Michale, powiedziałem, uśmiechając się do niego. Przychodzimy pomóc wam przy zasiebie. Zatem jesteście darem od Boga, powiedział radośnie. Bóg jest dobry. Pomyśleć tylko, że modliłem się o pomoc i o to proszę. Zjawiacie się. Chwała Bogu Izraela. Był tak szczęśliwy, że mowa jego przechodziła niemal w śpiew. Odezwał się Piotr. Pokaż nam w takim razie, gdzie mamy zacząć. Chodźcie za mną, chodźcie. Dobrze, że macie tyle zapału, jest tyle do zrobienia. Pracowaliśmy cały dzień. W ciągu dnia kobiety przynosiły nam wodę i jedzenie. Michał ciężko pracował, choć nie mógł zrobić zbyt wiele z powodu choroby nóg. Przez cały dzień był pogodny, uśmiechał się, po prostu przepełniała go miłość. Jakże pragnąłem, by wszyscy byli tacy jak on. Dostrzegałem w nim czystą duszę pełną miłości, miłości, która skrywała ból spowodowany szyderstwami ludzi i cierpieniem, biorącym się stąd, że uważał się za kogoś marniejszego od innych. I w końcu ból nóg, który odczuwał za każdym razem, gdy nimi poruszał. Pomyślałem wtedy o tych, którzy nie cierpiąc wcale lub cierpiąc niewiele, nie potrafili kochać nikogo poza sobą. Jak pięknym przykładem był dla nich Michał, gdyby tylko zechcieli otworzyć oczy i patrzeć. Z pola zeszliśmy wieczorem. Nim weszliśmy do domu, obmyliśmy się z brudu, czując, jak bardzo byliśmy zmęczeni. Odezwał się Judasz. Widzisz, panie, mówiłem ci, byś więcej zjadł. Judaszu, dziś rano zjadłem wystarczająco dużo, a w ciągu dnia jedzenie przyniosły nam jeszcze kobiety. To wystarczy, odpowiedziałem. Tak, panie, to było dobre, powiedział Judasz, wspominając to, co zjadł na polu. Nie mogę się doczekać na wieczorny posiłek. Patrzyliśmy wszyscy na niego w milczeniu, aż Piotr rzucił na niego mokrym suknem, mówiąc, jesteś tak zachłanny. Co masz na myśli? Spytał Judasz wyraźnie urażony. Mam po prostu dobry apetyt. Nie ma w tym nic złego, mówił, usprawiedliwiając się. Dobry apetyt to jedno, powiedział Andrzej, a ty jesteś po prostu zachłanny. To niesprawiedliwe. Jem po to, by mieć siłę do pracy. Dużo pracuję, więcej niż większość z was, powiedział Judasz. Do rozmowy wtrącił się Tomasz. Tak, liczenie tych wszystkich pieniędzy to rzeczywiście ciężka praca. Judasz spojrzał na mnie, wyczekując pomocy, więc odezwałem się. Wejdźmy do środka, do naszych gospodarzy. Spróbujcie się nie kłócić. Wiem, że dziś wieczorem Judasz nie zje za dużo, aby pokazać, że nie jest zachłanny. Czując się pewniej, Judasz powiedział, Pan ma rację, zobaczycie sami, nie jestem zachłanny.
Do domu weszliśmy dopiero po tym, jak cali obmyliśmy się po pracy. Starsza z sióstr podeszła do mnie i zapytała: Rabbi, czy pomodlisz się teraz z moim ojcem i bratem? Oczywiście, odparłem. Gdzie oni są? Zaprowadziła nas do dużego pokoju, w którego rogu stało łóżko. W łóżku leżał jej ojciec, oparty o stos poduszek. Obok łóżka, opierając się o nie, stał Michał. Gdy nas ujrzał, powiedział do ojca: Ojcze, to jest Jezus. Jest rabbim i ze swoimi uczniami pomagał nam dzisiaj w polu. Starszy mężczyzna uśmiechał się słabo do mnie. Rabbi, wyszeptał, czy to prawda? Tak, mój przyjacielu, to prawda, odparłem. Twarz mężczyzny jakby na chwilę rozpromieniła się. Spróbował podnieść się, by usiąść. Czy możemy pomodlić się i poczytać pismo razem? Spytał. To już tak dawno i zastanawiam się, czy Bóg o mnie nie zapomniał. Bóg nigdy o nikim nie zapomina. Bóg zna każdy twój oddech i każde słowo, które wypowiadasz i każdą twoją myśl. Dla Boga każdy jest wyjątkowy, powiedziałem, a starzec zaczął płakać. Ale ja nie jestem w stanie modlić się od już tak dawna i nie bardzo mogę czytać pismo. Tylko wtedy, gdy Michał mi czyta, słucham słów Bożych, ale nawet wtedy nie mogę go usłyszeć. Bóg z pewnością się na mnie zawiódł. Spójrz na mego biednego syna. To chłopak o dobrym sercu, ale sam nie daje rady prowadzić gospodarstwa. Moje córki nigdy nie mają czasu, by zachodzić do ludzi, więc nadal nie mają mężów. Moja rodzina i ja sam musimy stanowić przykry widok dla Boga. Wiem, że wkrótce umrę. Żal mi na myśl o niewykorzystanych darach Bożych, którymi Bóg obdarzył mnie, dając mi rodzinę i tę ziemię. Ba, nawet moja żona zmarła z przepracowania. Mam nadzieję, że Bóg mi wybaczy, mówił. Starczy. Bóg ciebie kocha i wybaczy ci błędy życia. Przez całe twoje życie Bóg widział, że go kochasz. Słyszał wszystkie twoje modlitwy, nawet wtedy, gdy sądziłeś, że wcale się nie modlisz. Twoje myślenie o Bogu było modlitwą. Bóg widzi twoje życie i to, jak nawet w bardzo trudnych i ciężkich chwilach nigdy nie przestawałeś go kochać. Widział ciebie i żony dziękujących mu za dar narodzin syna, pomimo, że ten urodził się kaleką. Bóg widział miłość, którą obdarzałeś swoją żonę i to, że gdy zmarła, dziękowałeś mu za jej życie, za miłość, którą ci okazywała przez wszystkie dni waszego wspólnego życia i za miłość, którą ty mogłeś jej ofiarować. Bóg jest blisko was i widzi czystą miłość i radość w sercu twojego syna, szczodrość i życzliwość twoich córek i pokorę ich ojca, który kocha Boga tak mocno, że napełnia się smutkiem z powodu tego, że nie może już chodzić do synagogi. Jesteś prawdziwie mężem Bożym i twoja rodzina jest Bożą rodziną, powiedziałem, a mężczyzna szczerze zapłakał. O Adonai, kocham cię. O Panie, nie każ mi dłużej czekać. Panie, pobłogosław moją rodzinę, by była bezpieczna po mojej śmierci. Wzniósł osłabione ramiona, modląc się do ojca. Głos mu drżał, gdy mówił do mnie. Rabbi, proszę, módl się za mnie i pobłogosław moją rodzinę. Moi uczniowie Michał, jego ojciec i ja zaczęliśmy modlić się, a córki czekały w drugim pomieszczeniu. Widziałem, jak Jakub płacze na modlitwie i wiedziałem, że ojciec mój wysłucha jego szczerych próśb i zaopiekuje się tą rodziną. Modliliśmy się przez prawie 2 godziny, a gdy skończyliśmy, starzec powiedział: Rabbi, dziękuję ci za twoje modlitwy. Jestem teraz bardzo szczęśliwy. Pobłogosław proszę moje córki, zanim udasz się na spoczynek dziś wieczorem. Mój przyjacielu, oczywiście, że pobłogosławię, odpowiedziałem. Rabbi powiedział, skąd tyle wiesz o moim życiu? Rzekłem, Bóg zna całe twoje życie. Spojrzał na mnie ze zdziwieniem, ale skąd wiesz? Pytał. To, co wie ojciec, wie i syn, odpowiedziałem. Wiedziałem, że nie rozumie. Spytał ponownie, a kto jest synem? Ja jestem, odpowiedziałem, wychodząc z pokoju. Starsza z sióstr podeszła do mnie, mówiąc: Wkrótce umrze, prawda? Tak, odparłem, ale umrze szczęśliwy i zostawi po sobie szczęśliwą rodzinę. Obie kobiety zaczęły cicho płakać. Położyłem ręce na ich głowach, mówiąc: W imię Jahwe, mego ojca, błogosławię was. Słowa te napełniły je pokojem. Kobiety jęły przygotowywać posiłek. Michał podszedł i usiadł obok mnie przy dużym stole. Dziękuję ci, Rabbi Jezusie, za to, że pomodliłeś się z moim ojcem. Wiem, że bardzo go to ucieszyło, powiedział. Radością jest być blisko człowieka, który kocha Boga, odrzekłem. Piotr, który siedział naprzeciw Michała, powiedział: Zastanawiam się, czy można coś zrobić dla tej dobrej rodziny.
Zobaczymy, powiedziałem, zobaczymy. Posiłek był smaczny i przebogaty. Biedny Judasz siedział jednak z odrobiną jedzenia na talerzu, skubiąc po trochu. Był wyraźnie zasmucony. Jakub, który siedział obok Andrzeja, pochłaniał właśnie spory kawał mięsa, mówiąc: jedzenie jest pyszne. Judasz spojrzał na jego porcję mięsa wygłodniałymi oczyma. Młodsza z kobiet o imieniu Elżbieta powiedziała do Judasza: nie jesz zbyt wiele, proszę, nałóż sobie więcej. Jeszcze dużo zostało. Po czym postawiła przed nim naczynie z kukurydzą. Nie mogę, odpowiedział Judasz. Obiecałem dziś, że zjem tylko trochę. Widziałem, jak w swoim sercu próbuje dojść, jak to się stało, że złożył taką obietnicę. Ależ musisz być bardzo głodny po całym dniu ciężkiej pracy na polu, mówiła dalej Elżbieta, wyraźnie o niego zatroskana. Nie, obietnica to obietnica, odparł Judasz, a wszyscy zebrani spojrzeli na niego. Miałem nadzieję, że Judasz zrozumie te lekcje, ale wiedziałem, że będzie inaczej. Po posiłku byliśmy tak zmęczeni dniem pracy, że prawie wszyscy od razu zasnęliśmy. Ja jednak leżałem, myśląc o moim ojcu. Zobaczyłem wtedy, jak Judasz wyczołguje się spod koca i idzie do kuchni, by wrócić po chwili z kawałkiem mięsa w ręku. Przez następnych kilka minut z miejsca, gdzie leżał, dochodziły odgłosy przeżuwania, a następnie beknięcie, po którym zasnął. Biedny Judasz nie mógł znaleźć w sobie dość siły, by dotrzymać słowa. Nazajutrz wstaliśmy wcześnie i spędziliśmy kilka chwil na modlitwie z ojcem rodziny. Następnie udaliśmy się na pole, by dokończyć zasiewu. Do wieczora powinniśmy skończyć, powiedział Michał radośnie. Wszyscy pracujecie tak ciężko. Przez dwa dni zrobiliście to, co ja bym nie zrobił przez tygodnie. Tak, to nasz ostatni dzień tutaj, powiedziałem. Dzisiejszy wieczór dla was będzie wyjątkowy. Gdy skończyliśmy pracę i pole było już obsiane, czuliśmy radość na myśl, że mogliśmy pomóc. Podczas mycia się Judasz nie odzywał się, pozostali natomiast nie ukrywali swojej radości ze skończonej pracy. Wiedziałem, że Judasz bardzo się pilnował, żeby znowu nie musieć czegoś obiecać. Tomasz powiedział: milczysz, Judaszu, czy coś się stało? Nic, odparł Judasz, nie przerywając mycia. Gdy obie kobiety weszły do domu, od razu spytały mnie: czy pomodlisz się jeszcze z naszym ojcem? Od waszej ostatniej wspólnej modlitwy jest taki szczęśliwy. Pomodlimy się razem, odpowiedziałem, lecz chciałbym, byście obie dziś wieczorem nam towarzyszyły. To nie uchodzi, powiedziała Elżbieta. Wy mężczyźni pomódlcie się razem, a my dołączymy do was później. Niech tak będzie, zgodziłem się. Dzisiejszy wieczór będzie wyjątkowy i chciałbym, byście obie były z nami. Jesteś tego pewien? Upewniała się starsza kobieta. Tak, jestem, odparłem. Wszyscy poszliśmy razem do dużego pokoju, w którym leżał starzec. I dziś wsparty było poduszki, a gdy podszedłem do niego, rzekł: myślałem nad tym, co mi powiedziałeś dziś wieczorem. Czy to prawda? Tak, odparłem. Jego twarz rozpromieniła się w uśmiechu, a on zaczął mówić z entuzjazmem: to prawda. Po jego policzkach spływały łzy. Teraz umrę szczęśliwy, bo moje oczy go widziały. Michał spojrzał na mnie niepewnie. Co on ma na myśli, rabbi? Michale, czuwaj przy ojcu przez ostatnie chwile jego życia. I wy także, zwróciłem się do obu kobiet. Stanęli wokół jego łóżka, a on zaczął dotykać ich twarzy, mówiąc: błogosławieństwo stało się naszym udziałem. On tu jest. Głos zaczął mu słabnąć i po chwili już nie żył. Jego syn i córki zaczęli płakać. Wtedy podszedłem do ich ojca, pobłogosławiłem jego martwe ciało i rozpocząłem modlitwę, w którą włączyli się moi uczniowie. Gdy skończyliśmy, położyłem ręce na dzieciach zmarłego, mówiąc: przynieście oliwę do namaszczenia ciała, potem przygotujcie go do pochówku. Syn i córki przestali płakać i zrobili to, o co prosiłem. Gdy ciało zostało już przygotowane do pogrzebu, powiedziałem: chodźmy do drugiego pokoju, by świętować tę radosną chwilę, gdy duch waszego ojca wyruszy w swą ostatnią podróż do domu ojca. W sąsiednim pokoju czekał już na nas wieczorny posiłek. Nie mam ochoty jeść, powiedział Michał. My też nie, powiedziały kobiety. Czy nie widzieliście, jak szczęśliwy był wasz ojciec, gdy umierał? Ale wy smucicie się. Czy sądzicie, że on chciałby widzieć was takimi? Zapytałem łagodnie. Nie. Masz rację. Był naprawdę szczęśliwy, nieprawdaż? Odezwała się Elżbieta i starając się uśmiechać, otarła dłonią łzę z policzka. Po odmówieniu modlitwy zaczęliśmy wspólny posiłek. Nikt nie spieszył się z jedzeniem, z wyjątkiem Judasza, który pochłaniał posiłek, mówiąc: jest pyszne. Michale, odezwałem się, ty i twoje siostry winniście dobrze strzec radosną nowinę. Ty i twoje siostry winniście dostrzec radosną nowinę o śmierci.
jeśli, tak jak wasz ojciec, wiedliście prawe życie, jeśli żyliście dla Boga, to śmierć jest wtedy błogosławieństwem, gdyż jest przejściem do Ojca i wiecznego szczęścia w niebie. Nie należy lękać się śmierci, gdyż przez nią przechodzimy do nowego życia w Bogu. W śmierci ufającym Bogu udzielane są owoce Bożej miłości. Śmierć jest wspaniałym darem od Boga. Tak, Rabbi, wiem, ale pozostaje smutek, odparł Michał. Smutek jest wyrazem waszej miłości do Ojca, ale możecie ją też wyrazić przez zgodę na szczęście, które dostrzegł w śmierci, powiedziałem, dzieląc z nimi ich smutek. Wraz ze śmiercią Bóg dziś ofiaruje wam jeszcze więcej. Michale, idź i popatrz przez chwilę na swojego ojca. Michał wstał, kuśtykając, poszedł do drugiego pokoju. Nic nie zauważyłem, Rabbi, powiedział. Michale, zawołały obie siostry, ty chodzisz. Michał przypatrzył się swoim nogom i stwierdził, że nie są już pokrzywione. Zaczął biegać po pokoju, wykrzykując, mogę chodzić. No właśnie, tam jeszcze jest kawałek dotyczący tej rodziny, ale to, co najistotniejsze, pojawiło się pod koniec, ale myślę, że ten dość przydługi wstęp też dobrze pokazał historię tejże rodziny, no, która słusznie smuciła się przy odejściu ukochanego ojca, ale Jezus ich poucza, że przede wszystkim winniście dostrzec radosną prawdę o śmierci. Jeśli tak jak ojciec wiedliście prawe życie, żyliście dla Boga, to śmierć jest wtedy błogosławieństwem, bo jest przejściem do Ojca i wiecznego szczęścia w niebie. Nie należy lękać się śmierci, gdyż przez nią przechodzimy do nowego życia w Bogu. W śmierci ufającym Bogu udzielane są owoce Bożej miłości. Śmierć jest wspaniałym darem od Boga. I na tym mamy się koncentrować jako chrześcijanin, jako chrześcijanie. No mam tutaj jeszcze jeden fragment, ale już naprawdę czasu może zabraknąć. Jeszcze tylko rzucę okiem, czy rzeczywiście on jest tak długi, czy może jest właśnie krótszy. Mam tu jedną stronę. No, ważny fragment. Już gardło mi ledwo zipie, a nogi to już nie chcę mówić. No, ale cóż, nie użalajmy się nad sobą. Tak jest. Tylko już przejdę do tego konkretu, bo to też jest jakiś konkretny, taki dłuższy fragment. No dobrze, od tutaj gdzieś. W pewnej chwili podszedł do mnie Mateusz. Panie, czy mogę z tobą pospacerować? Zapytał. Oczywiście, przyjacielu, odpowiedziałem radośnie. Panie, źle dziś spałem. Mam pewien problem, wyjaśnił Mateusz. Co cię trapi, przyjacielu? Zapytałem, okazując zatroskanie, mimo że wiedziałem, co mi powie. Panie, widziałem, jak Judasz segreguje pieniądze, a następnie zakopuje część z nich niedaleko stąd. Dlaczego on to robi? Zapytał. Przyjacielu, nie przejmuj się tym, inaczej ciężko będzie ci skupić się na modlitwie i miłości Bożej. Możesz też stracić zaufanie do innych ludzi. W ten sposób grzech jednego człowieka niszczy innego. Zawsze kieruj się miłością, pamiętając, że każdy grzesznik to osoba, która wpadła w pułapkę zastawioną przez zło. Módl się za grzeszników, pomagaj im, ale ich nie potępiaj. Dzięki temu ich grzech nie dosięgnie ciebie i będziesz nadal żył w zgodzie z Bogiem. Pouczyłem go. Tak, panie, teraz zrozumiałem, że myśli o Judaszu rozproszyły mnie, poczułem złość i próbowałem go potępiać. Ciężko jest jednak powstrzymać te uczucia, kiedy widzimy człowieka postępującego źle. Odpowiedziałem, to, że ktoś zachowuje się niewłaściwie, nie znaczy, że ty masz zrobić to samo. W ten sposób bowiem dasz się złapać w pułapkę zła. Kochaj, wybaczaj, bądź wyrozumiały i staraj się pomóc grzesznikom pokonać ich słabości. Daj im tyle szans, ile potrzebują, poradziłem. A co jeśli dalej będą grzeszyć i w ten sposób nie okażą skruchy? Co wtedy, panie? Zapytał Mateusz, mając na myśli pomoc, jaką do tej pory otrzymał Judasz, a z której nie skorzystał. Odpowiedziałem, wtedy też nie należy się od nich odwracać, a tylko potępić grzechy, jakich się dopuszczają. Pamiętaj, że wszyscy ludzie to dzieci Boże, podobnie jak i ty, więc zawsze powinieneś być gotowy im pomóc, wyjaśniłem. Ale niektórzy ludzie nie słuchają, co się do nich mówi. Odpowiedziałem, to już ich wybór. Tak samo ty możesz wybrać, czy im pomożesz, czy nie.
Czy jednak, gdy oni dokonują złych wyborów, ty powinieneś robić to samo? Jeśli będziesz postępował dobrze, być może pewnego dnia, patrząc na twój przykład, grzesznik nawróci się. To od ciebie zależy, czy będziesz mógł służyć mu za wzór, okazując miłość, przebaczenie i pokładając ufność w Bogu. Odpowiedział Mateusz: to trudne, Panie. Droga, którą proponuję, nie jest prosta, ale wiedzie do nieba, odparłem. Przez jakiś czas szliśmy w milczeniu, po czym Mateusz zapytał: a jeśli zły człowiek się nie zmieni? Wówczas z własnej woli wybierze śmierć, odpowiedziałem. Karą za grzech jest wieczne cierpienie, a nagrodą za miłość – życie wieczne. Odpowiedziałem, widząc tych wszystkich, którzy żyli w grzechu i nie żałowali tego, ani nie przyjęli miłości i przebaczenia, a także cierpienie, jakie sami sobie zgotowali. Potem ujrzałem tych, którzy co prawda grzeszyli, ale pożałowali swych uczynków i szukali przebaczenia. Ci zasłużyli na wieczne szczęście w niebie. Powiedziałem do Mateusza: zawsze kochaj, zawsze wybaczaj, zawsze proponuj pomoc innym. W ten sposób ratujesz zbłąkane dusze od wiecznego bólu. Myślę, że taka recepta dla każdego z nas, no można powiedzieć na zakończenie tej części rekolekcji. Zawsze kochaj, zawsze wybaczaj, zawsze proponuj pomoc innym. W ten sposób uratujesz zbłąkane dusze od wiecznego bólu. A więc Jezus mówi prawdę. Nie ma tutaj właśnie unikania prawdy o tym, że karą za grzech jest wieczne cierpienie, że Bóg usprawiedliwia grzech. Bóg nigdy nie usprawiedliwia grzechu. Usprawiedliwia człowieka, ale nie usprawiedliwia grzechu. Z grzechem należy zerwać. Z grzechu trzeba się nawrócić. Nie przepracowany grzech, on może być powodem, dla którego człowiek niestety siebie potępi. Więc to jest to. I drugie, jeżeli widzimy właśnie to zło, no nie może nas dosięgnąć ta pokusa, która poniekąd dopadła Mateusza, prawda, że tracimy zaufanie do drugiego człowieka, zaczynamy go osądzać, może nawet i potępiać. Jezus ostrzega, że w takiej sytuacji sami możemy stać się ofiarą tego zła, które gdzieś tam dosięgło jakiegoś człowieka. Tak więc tyle w tym temacie. Jak widzimy, to jest zaledwie poruszony ten temat, ale też dużo zostało ważnych rzeczy powiedzianych, abyśmy potrafili sobie wyłuskać takie jakieś najistotniejsze, najważniejsze dla nas słowa, które zostały tutaj przeczytane, wypowiedziane, zacytowane, i abyśmy sami właśnie w jakiś taki inny sposób zaczęli myśleć o tajemnicy śmierci, o tajemnicy naszego spotkania z Panem Jezusem.